To jest dzień w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa w naszym studiu, w naszym programie, a razem ze mną goście Paweł Szramka, Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. I rozpoczynamy naszą rozmowę od tematu dnia. Tym tematem dnia na pewno jest rozpoczynająca się dzisiaj w Warszawie konferencja bliskowschodnia, której przewodnim tematem jest Iran, a konferencja odbywa się bez Iranu. Ale zanim o samym Iranie, zanim o też meritum konferencji, to o czym świadczy to, że ta konferencja odbywa się w Warszawie i że Polska jest jej współorganizatorem? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja sam nie widzę tutaj jakiejś wielkiej korzyści dla naszego państwa z okazji tego, że ta konferencja się odbywa. Przede wszystkim mam wrażenie, że ona będzie jednym wielkim niewypałem, ponieważ jakby żadne konkluzje, żadne wnioski z niej nie wynikają. Nie ma też wszystkich stron tego tematu. Nie ma Iranu, nie ma krajów, które współpracują z Iranem, które mają inne podejście, inną opinię na temat tego, co w Iranie się dzieje, od Stanów Zjednoczonych. Więc ciężko tutaj prowadzić jakikolwiek dialog, jeśli mamy tylko jedną stronę tego zagadnienia. I obawiam się, że konferencja w Warszawie nie będzie jakąś mega merytoryczną dyskusją, tylko można powiedzieć nawet sądem kapturowym nad Iranem. I to, że ją organizujemy, raczej w niczym nam nie pomoże, a może się stać tak, że pogorszy nasze stosunki dyplomatyczne. A może już pomogło, bo panie pośle, dostaliśmy informację dzisiaj, informację o podpisaniu umowy na dostawę zestawów rakietowych HIMARS. Do tego prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej powiedział, że mam nadzieję, że nasze wspólne wysiłki w kierunku zwiększenia obecności Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce przyniosą wkrótce efekty. Niedługo będą w tych sprawach zapadały pierwsze wiążące decyzje. Może to są te korzyści, które Polska po tej konferencji ma osiągnąć. Więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ta konferencja miała być wstępem do podpisania kontraktu z Amerykanami, czy miała faktycznie rozwiązywać konflikt na Bliskim Wschodzie, czyli to, co jest tematem jedno, tej drugiego konferencji. Niby też nie wyklucza. Niby nie wyklucza, ale wiemy, że nie taki był główny temat konferencji. Jeśli faktycznie to nam coś pomogło, no to należy też zadać sobie pytanie, czy bardziej nam zależało na tym sprzęcie, czy to jest akurat główny kierunek, w którym musi nasza armia iść, czy bardziej Amerykanie chcieli znaleźć kogoś, kto ten sprzęt kupi. Jeśli kupimy, no to chciałbym też wiedzieć, jaki mamy offset i jaką zdobędziemy technologię, jakie nasze firmy zdobędą umiejętności w wytwarzaniu kolejnego sprzętu po to, żebyśmy też w jakimś stopniu byli samodzielni na przyszłość, żeby się zbroić sami. A czy Polska zaczyna odgrywać coraz bardziej istotną rolę w polityce międzynarodowej? Ciężko to określić. Myślę, że jesteśmy w tej polityce międzynarodowej obecni. Na pewno nasz głos jest słyszalny. Natomiast na ile on jest mocny, tutaj będzie ciężko określić. Na pewno euroentuzjaści powiedzą, że niekoniecznie. Z kolei zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości powiedzą, że tak, jest to wstawanie z kolan. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że na te kolana z powrotem upadliśmy po ostatniej nowelizacji ustawy IPN, którą najpierw przy buncie całego świata, można powiedzieć, uchwaliliśmy. W końcu była mowa, i to przedstawicieli głównie z PiS-u, z rządu obecnego polskiego, że wstajemy z kolan, że tą ustawą pokazujemy, że państwo jest podmiotowe. Natomiast za jakiś czas robiliśmy nowelizację, gdzie tej całej ustawie o IPN-ie wybiliśmy zęby, więc pytam się, w jakim kierunku to zmierza. No tam też Stany Zjednoczone swoją rolę odgrywały wtedy w tym całym zamieszaniu. Dzisiaj wiceprezydent Mike Pence na konferencji mówi, relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską są mocniejsze niż kiedykolwiek. Czy zgadza się pan poseł z tym zdaniem, z tym stwierdzeniem, i czy na relacjach między Polską a Stanami jakieś rysy pan poseł by dostrzegł? Nie, na chwilę obecną myślę, że te stosunki są faktycznie dobre. Takim krokiem milowym na pewno byłoby zniesienie wiz, bo masę państw, które nie są teoretycznie w tak bliskich stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, nie mają wiz przy wjeździe do Stanów, natomiast my cały czas je mamy, więc widzimy, że z jednej strony mówi się o tej świetnej współpracy i militarnej, i międzynarodowej, i dyplomatycznej, natomiast pewne kroki cały czas nie są posuwane. Faktycznie tą współpracę widać na naszym terenie, bo są bazy amerykańskie, jest sprzęt amerykański. Natomiast czy Polską
myśl widać w Stanach Zjednoczonych, no to już obawiam się, że nie aż tak wyraźnie, jak jest to u nas. Ale może amerykańską myśl będzie widać nie tylko, jeżeli chodzi o obronność, bo dzisiaj również wiceprezydent Mike Pence powiedział, że relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską, a to nie ten fragment, to przy ten ostatni, który cytowałem, ale nie możemy doczekać się współpracy w rozwijaniu innych źródeł energii, na przykład energii jądrowej, mówi wiceprezydent Pence. No to na pewno też by się przydało. Wiemy, że u nas od już wielu, wielu lat mówi się o elektrowni atomowej. Na to wydaliśmy bodajże 400 milionów złotych już do tej pory, a nie ma nawet miejsca, gdzie ta elektrownia ma powstać, więc widzimy, że tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia. No i też widzimy od wielu lat zaniedbania w tej kwestii, a jest spółka. W spółce są osoby, które cały czas pobierają naprawdę wysokie pensje po to, żeby ta elektrownia ruszyła. A tak jak powiedziałem, nie ma nawet miejsca, więc za 400 milionów nie zrobiono prawie nic. A nie obawia się pan poseł, że w kwestiach energii trochę wpadamy z jednych rąk, nie będę tu mówił bardziej brzydko, ale z jednych rąk w drugie ręce, ze strony Rosji w stronę Stanów Zjednoczonych, bo tu dostawy gazu LNG, gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, tu jakaś współpraca ewentualnie przy energii jądrowej. Czy to nie będzie znowu gdzieś tylko jeden kierunek w dostawach energii? Była nawet perspektywa taka, żebyśmy dostarczali zasoby z Iranu, no ale tutaj w kontekście chyba tej konferencji to już upadło i nie ma o czym mówić. Tak, myślę, że tu na pewno będzie trudno do tego doprowadzić, natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, tutaj trzeba być szalenie ostrożnym, nie można działać pochopnie i powinniśmy jednak mieć kilka kierunków działania, a nie tylko nastawiać się na jeden kraj, no bo taki olbrzym na jednej glinianej nodze może bardzo szybko runąć i my możemy się wtedy obudzić w naprawdę poważnych tarapatach. Teraz też o poważnej sprawie. Dziennikarz portalu wPolityce.pl Wojciech Biedroń został skazany przez sąd za opisanie sprawy sędziego Wojciecha Łączewskiego. Sąd skazał Wojciecha Biedronia na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego na grzywnę. Wyrok jest w tym momencie prawomocny, a dotyczy tego, znaczy tutaj sprawa jest opisywana w ten sposób, że sąd przyznaje rację Wojciechowi Biedroniowi w ustaleniach i ustaleniach prokuratury, że sędzia Wojciech Łączewski naprawdę chciał spotkać się z redaktorem Lisem. Tutaj okazało się, że to nie była ta sama osoba. Uznał też, że miał prawo określić sędziego Łączewskiego mianem kłamczuszka. Taka padła ocena na Twitterze, co było jednak problemem. Problem polega na tym, że użył redaktor Wojciech Biedroń określenia, że przeciwko Łączewskiemu toczy się postępowanie dyscyplinarne. Tymczasem to nie było postępowanie dyscyplinarne, ale postępowanie wyjaśniające. Tylko pytanie, czy taka pomyłka tutaj w pewnym określeniu wystarczy, żeby skazać dziennikarza z artykułu 212 kodeksu karnego, panie pośle? Ja myślę, że przede wszystkim ta mała pomyłka zaważyła na tym, że przykryto cały temat związany z sędzią i jego w ewentualnym spotkaniu z panem Lisem, do którego sędzia chciał dążyć. Więc tutaj tu jest chyba klucz problemu. I jeśli dziennikarz się przejęzyczył, no to powinien oczywiście przeprosić za to, napisać sprostowanie nawet w jakimś swoim następnym artykule. A czy tutaj aż mocne karanie, no tutaj na pewno bym się zastanowił. Wiele razy jest tak, że dziennikarze również jak każdy w czymś się myli, no ale nie jest to powód zaraz, żeby aż no właśnie, bo jaki tu jest sygnał, karać. Panie pośle, wysłany do środowiska dziennikarskiego, które opisuje różne sprawy w różnych sytuacjach. No i tutaj zwykłe przejęzyczenie jest podstawą do tego, żeby skazać dziennikarza z kodeksu karnego. Przekaz jest prosty. Przy takich sprawach bądźcie ostrożni, zanim coś napiszecie. Czyli w pewnej mierze, czy możemy zaryzykować takie stwierdzenie i taką tezę, że jest to ograniczanie wolności słowa i wpływanie na pracę dziennikarską? Myślę, że tak. Myślę, że wiele osób, które w ten sposób by na ich temat pokazała się w jakichkolwiek mediach pomyłka, no to po prostu zwykłe sprostowanie, przeprosiny by wystarczyły. A tutaj widać, że poszliśmy o wiele dalej. I dziennikarz został dotkliwie ukarany. Co prawda ta kara zmalała do 3000 bodajże, no ale cały czas to jest kara, która ma jakby pozostać w tyle głowy i żeby dziennikarze wiedzieli, że niektórych tematów po prostu nie warto ruszać. No a jednak zamiast rozpoznać wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Łączewskiemu, skazuje się dziennikarza.
Taka rzeczywistość. Pokazujemy kolejny raz, to mi do złudzenia przypomina kwestię słynnego sędziego, który zwinął z lady sklepowej 50 zł, później tłumaczył się, że był roztargniony i wtedy ten sędzia został uniewinniony. Dla mnie to jest totalna masakra, to jest jakikolwiek, w jakikolwiek sposób, jak sędziowie mają wtedy być wiarygodni, jak ten sędzia ma orzekać w sprawie o kradzież, kiedy sam się czegoś takiego dopuścił, jest po prostu niewiarygodny, nierzetelny i ja bym nie chciał, żeby taki sędzia jakąkolwiek moją sprawę prowadził. A teraz, panie pośle, zmienimy temat, ale chyba pozostaniemy gdzieś w sferze totalnej masakry, bo tak z tego, co pan poseł mówił jeszcze przed rozpoczęciem programu, wynika, wygląda sytuacja z premiami w ZUS-ie. Odpowiedź od ZUS-u państwo Kukiz 15 otrzymało. Jak ta odpowiedź z ZUS-u wyglądała? Czego też dotyczyło zapytanie, przypomnijmy naszym widzom. Tak, interpelacja z naszej strony, konkretnie od marszałka Tyszki, dotyczyła ostatnich premii wypłacanych w ZUS-ie. No i okazało się, że dyrektorzy ZUS-u dostali ponad 20-tysięczne premie. I jest to niedopuszczalne, patrząc na to. Ale to w skali miesiąca, w skali pół roku, roku, jak to wygląda? Szczerze teraz nie odpowiem. Wiem, że taka była odpowiedź, że ponad 20 tysięcy premii. Natomiast czy to jest w skali miesiąca, czy w skali roku, to jest nieistotne, patrząc na to, jak funkcjonuje ZUS. A jak funkcjonuje? Jakie emerytury mają w Polacy? Średnia emerytura w Polsce, najczęstsza wypłacana, to jest 1600 zł. To jest obrzydliwie mało, można powiedzieć. Jeśli ktoś dodatkowo jeszcze choruje w podeszłym wieku, no to mu wystarcza na leki tak naprawdę, a co tu dopiero mówić o jakimś godnym życiu po przepracowaniu 40 lat pracy. Więc widzimy, że koszty związane z ZUS-em, ten przerost biurokracji, przerost nowych etatów, nowe pałace, które się budują dla ZUS-u. Pytam się, po co? Po co to jest? ZUS ma być dla ludzi, a nie sam dla siebie. I jeśli budujemy te pałace dla ZUS-u, no to okej, niech one stoją, ale w momencie, kiedy wszystko dobrze funkcjonuje, kiedy my jako obywatele nie musimy do tego ZUS-u dopłacać, bo wiemy, że każdego roku z budżetu państwa ogromna dotacja idzie do ZUS-u, żeby on w ogóle mógł funkcjonować. Więc pytam, o co tutaj chodzi? Czy nie lepiej by było nawet zlikwidować ten ZUS, a te pieniądze, które pompujemy w ZUS, przekazać na emerytury obywatelskie dla Polaków? A jakie dalsze kroki tutaj teraz w kwestii ZUS-u państwo przewidują? My dziś zaapelowaliśmy do premiera Morawieckiego o dymisję pani prezes ZUS-u, ponieważ uważamy, że jeśli przez 3 lata ktoś nie był w stanie zrobić żadnej reformy ZUS-u, żadnych większych pozytywnych zmian dla Polaków, no to po prostu jest to osoba, która na tym stanowisku się nie sprawdza, powinna dobrowolnie podać się do dymisji, skoro nie sprawdziła się na tym stanowisku. Od takich właśnie instytucji jak ZUS, czy ministerstwa, czy jakakolwiek instytucja, która ma szalenie wielki wpływ na życie nas wszystkich, życie Polaków, tam powinny być osoby kompetentne i powinniśmy od nich naprawdę bardzo dużo wymagać. A czy to w ZUS-ie, czy w innych instytucjach, często mamy niestety osoby, które w jakimś stopniu zasłużyły się danej partii, która na dany moment rządzi. Natomiast niekoniecznie jest to osoba, która swoimi kompetencjami, kwalifikacjami idealnie pasuje do tego stanowiska. No i później mamy takie sytuacje, że jest niby zmiana, jest ktoś nowy w ZUS-ie, czy w innej instytucji, a tak naprawdę nic się nie zmienia, bo po co coś zmieniać, jak to się dalej toczy. A czy Kukiz 15 ma jakiś klarowny pomysł na reformę ZUS-u? Tak, myślimy przede wszystkim o emeryturze obywatelskiej. Natomiast to do tego potrzeba długotrwałego procesu. To nie może być rozłożone na 4 lata, a niestety w ten sposób myślą partie polityczne. Wchodzi, ktoś obejmuje stery rządu i myśli, co przez 4 lata zrobić, po to, żeby na koniec kadencji móc się czymś pochwalić. A niestety, jeśli myślimy o długotrwałej reformie ZUS-u, bo trzeba tu pamiętać, że jakaś część oszczędności Polaków jest w ZUS-ie, więc te jakby emerytury trzeba dokończyć. Natomiast powinniśmy myśleć o tych, którzy będą nowo zatrudnieni, jak w nowy sposób ich składki powinny iść na ZUS, czy na jakąś inną instytucję, czy też może wprowadzić opcję taką, żeby była jakaś minimalna emerytura, tak jak mówimy, obywatelska dla wszystkich, a zresztą pieniędzy każdy Polak niech uważa, co chce zrobić, może sobie na własne konto wpłacać, może na jakiś fundusz emerytalny, po to, żeby miał kontrolę nad swoimi pieniędzmi. I tak oto na koniec naszej rozmowy ZUS-owi się dostało od posła Pawła Szramki z Kukiz 15. Panie pośle, dziękuję serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo. Życzę dobrego do wieczora. Usłyszenia. A państwa zachęcam do pozostania z programem telewizji w Polsce.pl. Wracamy już za chwilę.